W nagraniu chcę powiedzieć o psychoterapii, troszkę do takim bardziej psychologicznym podłożu, o neuronauce. W psychoterapii dowiadujemy się w innym nagraniu, które możecie Państwo pogłębić temat. Dlaczego przychodzimy do psychoterapii? Najczęściej powodem jest po prostu cierpienie. Cierpimy, czujemy lęki, depresję, wahania nastroju, zakłóca się nam życie, nie można chodzić do pracy, trudno wchodzić w związki. Człowiek się męczy i często już trudno mu znieść taki stan, trudno funkcjonować. Oczywiście pierwszą myślą jest to, żeby psychoterapia jak najszybciej zabrała nam te dolegliwości. Oczywiście takie pragnienie można jak najbardziej rozumieć i część lęku i niepokoju na pewno zmniejsza się, jak dostajemy informację, że w ogóle leczenie jest możliwe, że jest na to, są na to jakieś narzędzia, jakieś rozumienie, że ludzie korzystają i im to pomaga. A więc już jesteśmy, powiedzmy, na dobrej drodze do podjęcia decyzji o psychoterapii. Jednak tutaj niewątpliwie jest pewna trudność, bo decydujemy się na coś, o ile ktoś wcześniej nie korzystał, czego po prostu nie zna. Opowieści w poradni o tym, czym terapia jest, są bardzo skrótowe. Siłą rzeczy no trudno wszystko opowiedzieć, stąd podjęłam decyzję o nagrywaniu jednak takiego materiału, trochę poszerzającego to doświadczenie, tą wiedzę. Trudno przekazać teoretycznie coś, co będzie się po prostu doświadczało za pomocą emocji, za pomocą nawiązywania relacji, ale jednak spróbuję to zrobić. Najczęściej osoby potrzebujące terapii mają różne trudne doświadczenia życiowe, różne traumy, zranienia emocjonalne, zaniedbania rodzicielskie, przemoc, no wszelakie różne bolesne fakty. A więc wchodzą w życie, weszły w życie z pewnym, no, sporym lękiem i wobec świata. Różne emocje z tych trudnych doświadczeń, najczęściej jeśli działy się w okresie dzieciństwa, mogły nie nabrać formy świadomej. To znaczy zadziały się, ale dziecko nie posiadając narzędzi w formie słów, refleksji, jakiegoś dialogu z kimś dorosłym, kto by to wyjaśnił. W samotności przeżywania różnych trudnych przeżyć nie mają możliwości obrobienia jakby tej traumy, tego co przeżyły. Ta nieukształtowana masa różnych przeżyć, wrażeń bardziej w formie cielesnej czy nawet emocji, ale też niewyrażonych, jakoś pozostaje w osobowości. Są na to różne teorie, ale przekonujemy się często na skutek prowadzonych długo terapii, że gdzieś to się osadza. Może to nabrać formy jakichś przekonań o sobie, o świecie, o relacjach, że ludzie są tacy, ja jestem taki, coś nie ma sensu i tak dalej. Najczęściej negatywnych niestety przekonań, rzutujących potem na jakość czucia się ze sobą już w dorosłym życiu. Przyjście do grupy terapeutycznej, tak będzie bardziej mówić o grupie, wydaje mi się, to jest... Przyjście do grupy daje szansę na doświadczanie i jednocześnie reflektowanie tego, co mamy w swoich emocjach i w relacjach z ludźmi. Zawsze się zdarza tak, że w grupie są różni ludzie, z różnymi wzorcami emocjonalnymi, z różnymi doświadczeniami. Ta różnorodność sprawia, że możemy natrafić na różne podobne jakieś doświadczenia, osoby, pewne emocjonalności, pewne style wchodzenia w relacje, jak doznaliśmy w swoim życiu. To spowoduje, że poczujemy się podobnie jak kiedyś w swoim życiu. Często wychwytywanie takich schematów, które się objawiają w formie jakichś wzbudzonych emocji, które są nam już z czegoś tam znane wcześniej i uchwycone w terapii, są szansą na właśnie uświadamianie sobie tych i wyłanianie z mroku nieświadomości, z mroku niepamięci tychże schematów, rozpracowywanie ich, nadawanie im znaczenia, rozumienia, też uświadomienie sobie, że też nie miało się za bardzo wyjścia w dzieciństwie, inaczej przeżywać niż tak, jak po prostu tylko się potrafiło bez wsparcia dorosłych, jest bardzo ważne, aby w dorosłym życiu móc już funkcjonować bez bagażu takiego rozpakowywanego w trakcie terapii, nazbieranego w ciągu życia.
psychoterapii grupowej też od pierwszych chwil do końca terapii, która trwa różnie długo, jesteśmy też mamy okazję funkcjonować w różnych rolach. Jako osoba najpierw początkująca wchodzimy do grupy, zapoznajemy się, stopniowo nabieramy doświadczenia, a przychodzą nowe osoby do terapii, włączają się, a więc jesteśmy w roli osoby już bardziej doświadczonej, która może też udzielać pewnego swojego wsparcia i dzielić się swoimi doświadczeniami, jednocześnie korzystając oczywiście z doświadczeń innych członków grupy. Także też możemy wchodzić i doświadczać tego, że jesteśmy, uczymy się, ludzie od nas korzystają, mamy wpływ na to, co się dzieje też w grupie, czyli ta swoja sprawcza część jest rozwijana, uświadamiana, dostajemy też wsparcie od innych, jeśli to widzą, zauważają na wszystkie zmiany, które się toczą w nas, a więc jest to bardzo mocno takie takie dodające siły i po prostu też cieszące, że jesteśmy zdolni do rozwoju, ludzie to przyjmują, widzą i też cieszą się z tego. Co do roli terapeuty, to bym jeszcze powiedziała słowo. Rola terapeuty to nie jest rola osoby, która ma doradzać i wygłaszać takie jedynie obowiązujące twierdzenia. Terapeuta jest osobą, która śledzi proces grupowy, obserwuje, co się dzieje też u każdego z uczestników, komentuje te procesy, stawia pewne hipotezy, które są do rozważenia, czyli nie wszystko, co się toczy w grupie, musimy od razu przyjąć za fakt i to robić, albo się z tym zgadzać, ale warto się na pewno zastanawiać i podejmować dyskusję. Czyli tematyka rzeczy w grupie jest właściwie nieograniczona, a wszystko, co jest jakoś poruszające, ważne dla przychodzi do głowy, dzieje się w grupie lub wynika z życiorysu, jest tematem grupy. Niektóre te grupy posiadają pewne swoje zwyczaje, takie stałe elementy, jak przeczytanie życiorysu, jak jakaś charakterystyka danego okresu terapii. Inne tego nie robią, to jest powiedzmy taki wewnętrzny styl osób prowadzących czy pewne historii grupy. Jednak większość grup kończy się pewną refleksją, podsumowaniem swojego etapu cyklu, swojego czasu terapii, czyli takim jakby refleksją, z czym wychodzimy z grupy. Wiadomo, że na przestrzeni naszego kilkudziesięciolecia życia terapia grupowa jest pewną stawką, pewnym elementem. W ośrodku jest sporo różnych form korzystania z pomocy. Można też powrócić do terapii za jakiś czas już z innego etapu życiowego, czy skupić się na jakichś tematach, które są jakoś bardziej interesujące w oddziale dziennym i korzystać z nich również, ale jednak wychodzi się z grupy z pewną taką refleksją, na czym stoimy, co się zadziało w terapii, co na swój temat już wiemy i żeby jednak zwracać uwagę na to.